Kobieca, inteligentna, do tego przedsiębiorcza. Ania szuka kogoś wyjątkowego, kto sprosta jej wymaganiom i oczekiwaniom. Wielu mężczyzn będzie chciało skraść jej serce. Tego jestem pewna. Ale czy znajdzie się kandydat bliskiej ideału? Wymarzony facet. Tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Fajnie, żeby wiedział, jak wygląda traktor i jak się z niego korzysta. O kurczę! Cześć, Marta. Ania? Ania, wiesz, że dzisiaj piszesz nową historię programu Rolnik Szuka Żony? Tak. Jesteś pierwszą kobietą. Jak się z tym czujesz? Na razie super. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie. Języki słyszę. Hoduję różne zwierzęta, głównie te pierzaste. Mam dużo kur, indyczki, perliczki. Moje gospodarstwo ma powierzchnię około 20 hektarów. Uprawiam na nim zboża. Mam też 3 hektary stawów. Rolnik zdecydowanie jako kobieta rzeczywiście ma troszkę może trudniej niż jako mężczyzna. Natomiast u mnie to po prostu poszło z pokolenia na pokolenie. Gospodarstwo odziedziczyłam po rodzicach, zmodernizowałam je na własne potrzeby i stwierdziłam, że zostanę. Jak długo jesteś sama? Długo jestem sama, bo odkąd praktycznie urodziłam swojego synka, to już 8 lat w lipcu będzie, tak naprawdę nie byłam w żadnym związku. Jak ty sobie radzisz sama w gospodarstwie? Ciężko. To znaczy, wszystko jest kwestią organizacji tak naprawdę. No podobno samotne matki są bardziej zorganizowane i rzeczywiście mogę to potwierdzić w 100%. Wiadomo, nie jestem w stanie wykonać sama wszelkich prac związanych chociażby z polem. Siew zbóż, siew nawozów, opryski. Czyli leniwym facetom mówimy nie? Leniwym mówimy nie, absolutnie. Ja rozumiem, jest czas na lenistwo błogie, tak? Ale jednak no, gospodarstwo ma to do siebie, że najpierw trzeba ogarnąć wszystko dookoła, później możemy poleniuchować bardzo przyjemnie, tak? Nieważne, czy to będzie mężczyzna z miasta, czy ze wsi, byleby widział się na tej wsi i nie musi wszystkiego umieć od razu, bo nikt wszystkiego nie potrafi od razu, ale wszystkiego się można nauczyć, jak się tylko chce. A jaki to jest idealny mężczyzna? A są tacy? Pytam. A taki prawdziwy mężczyzna, jaki jest? Taki prawdziwy mężczyzna, taki silny, powinien być wsparciem dla kobiety w każdej sytuacji. Tak na co dzień przytulić, pocałować, po prostu taki mój. Nie jest tak, że jesteś silną, niezależną, twardą kobietą i mężczyźni może trochę się ciebie boją? Tego się obawiam, że właśnie wszyscy do tego tak podchodzą, że skoro ona jest tak silna i niezależna, to po co jej facet? Ale tak naprawdę no, jest potrzebny. A Ania w środku też jest taka silna? W środku jest chyba bardziej wrażliwa i jednak krucha. To jaki on ma być? Fajnie by było, żeby był przystojny, nie? Zaczęłaś od wyglądu, dobrze. Na pewno wyższy ode mnie, bo ja jestem kobietą może nie strasznie wysoką, ale no jednak mam te 1,70 m, więc no fajnie by było, żebym mogła założyć obcas, który zresztą bardzo lubię. I nie czuć się przy nim jakoś tak dziwnie, żeby mi pod pachę nie sięgał. No dobrze. To na pewno. Na pewno bez nałogów. Gdybym miał byłą rodzinę, dziecko? Gdybym miał dziecko, okej, no ja też mam dziecko, tak? Gdybym miał to dziecko ewentualnie, no to przynajmniej, żeby był ojcem z prawdziwego zdarzenia i żeby kochał tak samo swoje, jak ewentualnie pokocha moje, tak? Mógłby być z miasta, mógłby być ze wsi, tylko żeby był, no, co powiedzieć, no żeby był dobry człowiek. Jestem długo sama, potrzebuję silnego męskiego ramienia, jeżeli jesteś mężczyzną bez nałogów, bez zobowiązań, pisz, na pewno odpowiem.